Witam serdecznie, słuchajcie, dzisiaj na ogień idzie taki mały odbiornik wireless, podwójny odbiornik do mikrofonów, słuchajcie, dzisiaj będzie z cyklu Ben Hack Show, czyli jednym słowem zobaczymy, co się da z tego zrobić, dobra? Teraz zobaczymy, co to jest, na jakiej to zasadzie działa. Tutaj są bardzo fajne scalaki, bardzo fajny odbiornik może wyjść z tego, zaraz zobaczymy. Dobra, rozbieramy, jak już sobie tutaj rozkręciłem. O, zobaczmy, tutaj mamy tak, o, się pobrywały tutaj przewodziki. Te przewody to jest tak, włącznik jednego, tutaj był drugi, z tego co widzę. Zaraz sobie to przelutujemy na nowo. Mamy dwa potencjometry po 20 kOhmów do regulacji wzmocnienia jednego mikrofonu drugiego, czyli ma tutaj mieszacz, czyli taki ala mixer, że możemy dwa mikrofony puścić na jedno wyjście. I teraz tak, ciekawy odbiorniczek. Jest to podwójny odbiornik z tego co widać. To są dwa scalaki odbiorcze, a to jest kompresor dynamiki. Czyli taki ala... ale, że tak powiem, przedwzmacniacz, reduktor szumów, squelch, automatycznie wycisza nam szum z odbiorników FM. To są dwa odbiorniki FM, słuchajcie. Mają kwarce i te kwarce chodzą na któryś tam harmoniczny. Dzisiaj będzie o harmonicznych kwarcach sporo. W tym odcinku się dowiecie, na jakiej zasadzie na przykład z kwarca możemy zrobić częstotliwość 185-800. Na nim jest taki nadruk, słuchajcie, to jest aż niemożliwe, ponieważ żadna płytka, nawet żeby była malutka, płytka kwarcowa nie będzie drgała prędzej, czyli szybciej, niż 25-30 MHz. Jeszcze na pierwszej takie spotykałem kwarce, akurat w tych dużych obudowach. Chodzi o te duże obudowy. Te niższe, te malutkie, albo te CXO, takie jak ostatnio w konwerterze były zastosowane, to one też nie chodzą bezpośrednio, na przykład 45 MHz, tak jak był w konwerterze do SDR-a, też nie pracuje na tej częstotliwości. To jest jego na przykład trzecia albo czwarta harmoniczna. A ja jeszcze potem zrobiłem przecież jeszcze trzecią harmoniczną tego powielania. Nawet na naklejce to jest 185-800, 198-200. 198-200 to jest ten kwarc, a ten odbiornik, ta część płytki to jest 195-800. Co wy na to, żeby z tego zrobić odbiornik na przykład policji albo straży miejskiej? Zabieramy się do roboty. Dobra, słuchajcie, mamy wszystko wyjęte i teraz tak, tutaj są scalaczki CD2003GP, to jest odbiornik AM-FM, FM-AM, one pracują w tej chwili, mają złożony tylko FM, CD2003, tak samo mamy drugi odbiornik, czyli mamy dwa odbiorniki. Z tego co w nocie katalogowej zauważyłem, to są zasilone między 3 a 7 V, czyli tutaj musimy dostawić stabilizator. Tu był moduł karty dźwiękowej na USB i on jest wyjęty. Wszystko schodzi się do tego punktu. Czyli jednym słowem, wiecie co wam powiem? Wykorzystamy praktycznie jedną część odbiorczo. Dobudujemy tutaj, przez ten potencjometr idzie sygnał audio.
do kompresora dynamiki i to jest dokładnie scalaczek TA31101. Jeszcze tutaj jest jakieś S8801. To jest nasz squelch. I tak się zastanawiam, czy wykorzystywać całe dwa odbiorniki, czy po prostu jednego zdemontować, ponieważ tutaj, jak zauważyłem, możemy praktycznie wszystko jedno, albo zrobimy dwa kanały niezależne, tego kwarca przestroimy, kolejnym krokiem właśnie będzie przestrojenie, przeciągnięcie kwarców do częstotliwości 172-200, 172-300, ponieważ to są dwa kanały akurat u nas takie, na których coś możemy usłyszeć. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, będzie bezprzewodowy mikrofon, no. Okej. Aby to w ogóle odpalić, żeby to miało sprawdzić, czy to działa, czy te odbiorniki cokolwiek tutaj zadziałają, potrzeba będzie wzmacniacza małego, wzmacniacza audio. I jeśli to jest wszystko zasilone 5 voltami, słuchajcie, bo to by szło zasilanie z USB, to zastosujemy wzmacniaczek tego typu, malutki. Jest to 1-watowa końcówka mocy. 8-nóżkowy, a dokładnie to jest TDA7052A. TDA7052A. Praktycznie nie potrzebuje elementów zewnętrznych, ale my sobie teraz tak, jeszcze oprócz tego będziemy potrzebować tak stabilizatorek na 5V, żeby to po prostu zasilić. Jeśli mamy to mieć mobilne, czy tam jakiekolwiek, no to możemy to zasilić z lejonka. Słuchajcie, jednego 5-woltowego i też powinno to zadziałać. Znaczy, z jednego nie za bardzo, z dwóch. I wtedy jest potrzebny stabilizator, żeby nam wystabilizował na 5V napięcie. Kawałek płytki uniwersalnej, żeby ten wzmacniacz zmontować i tutaj go gdzieś zamontować. Kondensatorek 10 nano, który będziemy musieli tutaj włożyć obok do masy, zewrzeć wejście i 100 nano na wejście. Oprócz tego jeszcze dwa rezystorki po 18 kOhmów albo po 22 kOhmy. Będziemy musieli te wejście dopiąć do wyjścia kompresora i żeby tutaj nam się się zsumowały dwa kanały, bo ponieważ to jest jeden kanał, to jest drugi kanał. To są odbiornik, podwójny odbiornik. Jeśli będziemy robić jedną częstotliwość, no to okej, okay, to możemy jeden rezystorek. I za momencik od razu schemacik, szybciutko, raz, gdzie jest ołówek tego scalaczka. Może być opis, słuchajcie, mamy tak, 8 pinów w sumie. Scalaczek, tu jest pierwszy pin. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. I jak robimy? I robimy tak. Od pinu piątego i od pinu ósmego, tutaj żadnej masy nie ma, podpinamy głośnik. Podpinamy głośnik. Od tego scalaczka. Będzie ósemka, piątka. Szóstka i trójka idzie na GND, czyli na masę. To i to idzie na masę. Te dwa. Szóstka, trójka idzie na masę. No i dobrze. Dwójka to jest nasze wejście. Czyli robimy w ten sposób. 100 nano tu. 100 nano. 10 nano robimy do masy. 10 nano farad robimy do masy. I teraz tak, stąd się rozchodzimy na dwa lewy i prawy kanał i na dwa rezystory po 18 kOhmów. 18 kilo. 18 kilo. O. I tu mamy wejście lewego, tu wejście mamy prawego, albo odwrotnie, to obojętnie, to będziemy
Będziemy po prostu to sumować. Do jedynki musimy puścić napięcie za stabilizatorkiem 5 V, 5V. Tu masa, 7 bodajże nic, NC. 7 NC, otwarty, nigdzie nie podłączony. I 4 nigdzie nie podłączony, NC. Słuchajcie, i to będzie nasz wzmacniacz audio. Dobra, działamy. Gdzie tam mycha? We'll be right back.
No, teraz to już tylko zostało podłączyć zasilanie i przetestować, czy to działa. Słuchajcie, na 5 V 1,2 W ma mieć. Tu mam wyprowadzone dwie końcówki. Jak widzicie, wzmacniacz pracuje. Nie wiem, czy mierzyć go oscyloskopem. Na razie oscyloskopem i generatorem, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Wzmacniaczek jest zmontowany. Próbujemy odpalić, słuchajcie, nasz odbiornik. Z tego, co tutaj wywnioskowałem, to tak. Tu mamy piny, które musimy teraz tak. Tu mamy zasilanie, pierwszy pin. Masa, pierwszy pin. Tu leci zasilanie otędy, czyli z drugiej strony, pierwszy pin. Tak jest. Tak jest. Tu jeszcze dodatkowy jest bławik, filterek i kondensator filtrujący, super. Także tutaj już nic nie musimy zrobić. Mamy 5 V. Wyjście, musimy tylko wyjście zrobić 5 V i go gdzieś tutaj przymocować. Dwa wejścia. Jedno wejście idzie tu. Środkowy to jest do niczego NC. Do niczego nie podpięty. Drugie wejście mamy tutaj. Masę mamy z brzegu. Czyli robimy to w ten sposób. Dwa wejścia to będzie tu. Teraz zobaczymy, z której strony musimy jeszcze borczyk do masy zrobić. Ok. Słuchajcie, wejdzie. Wszystko wejdzie tutaj. I stabilizacja i masa z tej strony. Czyli masę musimy dać z tej strony masy. Dobra. Czyli zróbmy sobie jeszcze tutaj masę i załóżmy koszulki z jakiegoś kabelka. Mogłem nie odcinać tej masy, bo akurat centralnie tutaj by mi przypasowała masa. Musimy tutaj podwoltować jeszcze kawałeczek drucika. O. Dobra. Na dwa wejścia możemy zrobić koszulki. I wyjście ze stabilizatora to jest z tej strony. Musimy podgonić jeszcze przewodzik do zasilania odbiornika. A tu musimy znaleźć gdzieś, jak już miałem takie koszulki. O. Musimy zrobić takie po centymetrze koszulki z druta ściągnąć. Żeby tam nam nic się nie stało, żeby zwarcia nigdzie nie robiło, no to zakładamy koszulki. No to trochę za długa. Ok, plus zasilania 12 V tu, wyjście zasilania kabelek. Przewodzik może być pomarańczowy. Wyjście tu. Ok, sobie go potem tutaj. Musi być długi. Wystarczy tyle. O, rozizolujemy go i od razu przełożymy przez płytkę. Czyli jednym słowem tak. Wejście zasilania leci tu, na kondensator to będzie tu. O, możemy sobie go tutaj od razu podlutować. No i zaraz się okaże. Thank you.
Da-da! Wszystko popodpinane. Słuchajcie, szumu nie usłyszymy. Jedynie co, to usłyszymy trzask. I możemy sobie częstotliwościomierzą sprawdzić ten lub ten kwarc. Na razie będziemy robić tą część, jeden odbiornik, czyli ten odbiornik. Się zapaliła power. Szumu nie słyszymy, ponieważ squelch działa. Wątpię, żeby ten squelch był regulowany tym PR-kiem, ale za chwilkę musi dojść sygnał jakiś z anteny, na przykład z tej, do wejścia. Wtedy dopiero się rozblokuje, się zapali nam zielona dioda. Zależy, który odbiornik będzie pracował. Zróbmy sobie ten jeden odbiornik. Najpierw wybadajmy, jaką częstotliwość ma. To jest kwarc overtonowy, czyli podstawową częstotliwość tego kwarca musimy wymierzyć. On może mieć od 9, znaczy w sumie może mieć od gdzieś od 7 z kawałkiem do maksymalnie 22-24 MHz. Tu mamy częstotliwościomierz. O, może będzie coś widać, a może nie. Czekajcie. Tak to było. Jak teraz jest ciemno. Moment. Okej. Okay. Już jest lepiej. I teraz tak, weźmy sobie sondę od częstotliwościomierza. Tu mamy częstotliwość. I sprawdźmy sobie tak, masę. Musimy sobie wyłapać masę. A możemy nawet za ten stabilizator, który żeśmy montowali. Który montowałem. I teraz tak, tu mamy dławik z tego co widzimy. A jakaś częstotliwość idzie, bo się zmienia. Tylko jaka? Przyłóżmy do muszki numer 10, 11, 12. No, oczywiście, tu już może być powielony ten sygnał i mój częstotliwościomierz jest tylko do 50 MHz, więc przyłóżmy sobie od spodu do nóżki od kwarca. Zobaczmy, co będzie. Gdzie ten kwarc idzie? Tu? Nie. Ha. No dobrze, raz, dwa. Czyli on idzie tu i później idzie przez dławik. Częstotliwości nie ma. Czyżby nie pracował? A zobaczmy ten drugi. No cóż, odpalmy jak tak SDR-a. I sprawdźmy na wyższych częstotliwościach, bo prawdopodobnie częstotliwością już ma 50 MHz. A tu jest powielenie. Na pewno jest powielenie, bo jest dławik i cewka. Zróbmy inaczej. Wylutujmy tego kwarca i przemierzmy go sobie na generatorku, którego podepniemy bezpośrednio. 3,839, a tu w tą stronę możemy sobie zrobić pomiar kwarca. Czyli rozlutowujemy. A więc tak, wyciągnąłem tego kwarca, słuchajcie, na którym jest napisane 185,800 i zaraz się przekonamy, słuchajcie, podłączając go pod generator Colpixa pod kwarc, jaką on ma tak naprawdę częstotliwość. On ma naprawdę tęgą częstotliwość, powyżej 50 MHz. Pewnie będzie trzecia harmoniczna. O, nie wyświetla. O, może byśmy tu podłączyli ładowarkę i zobaczyli, co tu. Może bateria słaba. Okej. Generatorek podładowany, bateryjka. Sprawdźmy jeszcze raz. 21 814
21, 814 i 25 setnych, 23, 22. On tak ma albo tym generatorem, albo tym częstotliwością już. Czemu tak skacze? Powinno stanąć stabilnie. 21, 814, ale tu już wiemy, że 185 Hz 800 jest uzyskiwane z częstotliwości 21 814 równo 21 814. Więc teraz tak, kawałek kartki znowu odnamy tutaj ten nasz odbiornik 21 814 21 814 to się równa częstotliwość 185 800, tak? Co na nim napisali? Tak, 185 800. Teraz musimy to przeliczyć, ile razy on jest powielony, czyli to podzielić przez to, to wyjdzie nam, zaraz zobaczymy ile wyjdzie, a dzisiaj sprzęt zostanie, że tak powiem, użyty kalkulator, który będzie na aukcji. Słuchajcie, ja go trochę jeszcze czyszczę tutaj, bo jest do wyczyszczenia. On będzie na aukcji, na licytacji, ponieważ już niedługo, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o 19 godzinie się spotykamy na live i będziemy mieli kupę, że tak powiem, radyjek różnego rodzaju też i nie tylko radyjek. Przeglądniemy to jeszcze wszystko, ja jutro usiądę, przeglądnę, co jest dobre, to będzie na licytacji. Na pewno będzie ten kalkulator Elvro model 144. Jest, on już był, film z niego, był z naprawy film, tutaj było wymieniane gniazdo, była robiona klawiatura. I właśnie teraz będziemy sobie... O, za dużo. Liczyć. Czyli tak, 185 podzielimy przez 21. A, źle. Dobra, żebym zrobił. Moment. Czym tu się kasuje? Dobra. 185,800 podzielić przez 21,814. Niemożliwe. 8,5 raza? Nie może być tak. Albo 9 razy. Prawdopodobnie 9 razy. Zaraz zobaczymy. Tu może mój ten. Ale to niemożliwe, żeby się rozkalibrował aż tak. Może generator po prostu jest na niższe częstotliwości zrobiony i dlatego tak. 185,800 podzielić przez 9. 2644. Niemożliwe. Aż taka by była odsłupka na generatorze? Czy ten generator bezpośrednio? 21,800. Może być, że jest taka odchyłka, wiecie? Ale kurczę. 21,814. A dobrze! Ponieważ ten kwarc był przeciągany w dół. Tak. Słuchajcie, tu jest bławik. Jeden UF. 1 mikrohenr. I tym dławikiem było to przeciągane, słuchajcie, a jak? Centralnie pod kwarca. Z drugiej strony jest rezystor 1 kilo ohm. Zblokowany kwarc. I cewka do masy, czyli on był przeciągany. Słuchajcie, przerobimy to. Przerobimy to, ponieważ tutaj zrobimy diodkę w tym miejscu, dokładnie. Musimy zamontować diodę pojemnościową i potencjometr do strojenia i będziemy sobie przeciągać kwarca na żywca, po prostu podczas odsłuchu. Zestroimy sobie innego kwarca. Zaraz, co musimy tutaj zrobić?
czyli 2644 taki powinien być kwart, żeby stroiło na tym, nie? 9-krotność, czyli 9 razy, to 9 razy to równa się 185 800. Niemożliwe, coś tu mi nie pasuje. Słuchajcie, nie no, 9 razy to na pewno jest 9-krotność, ale no, 21 814. Dobra, 21 814 razy 9 196. Którego ja wybrałem? 185, no. Czyli 9. Osiemdziesiąt pięć, 800 podzielić przez 9. 2644. Niemożliwe, że aż tyle by odchylili tego kwarca. Co by się stało? To jeszcze jeden poszedł. Z akumulatora. Dobra, jeszcze raz podładuję ten generator, bo mi się nie widzi, słuchajcie, żeby on dobrze pokazywał tego kwarca. Ale to będziemy stroić i będziemy to robić i naprawiać. Naprawiać, będziemy to przestrajać, słuchajcie, w następnym odcinku. Kalkulatorek. No musiał być ten gławik tutaj wstawiany, słuchajcie, no bo tutaj też jest częstotliwość taka trochę niezgodna. Już nieskończoność czwórek. Kalkulatorek będzie na aukcji. Fajny, nie? PRL. Ja pozdrawiam. Dziękuję wszystkim, którzy tam wspierają ten kanał. I też tam doszła jeszcze jakaś tam jedna wpłata, bodajże 5 dolarów przez YouTube. Dzięki. Wielkie i będziemy zaraz coś tutaj modzić z tym układem. W następnym odcinku zobaczymy, jak to się przestroi szybko, ładnie. Dużo nie musimy zejść. Sporo. 10 MHz musimy zejść. 12, 13 MHz w dół. Zamiast tego kwarca możemy tutaj zastosować jakiegoś, nie wiem, syntezę albo DDS-a. Częstotliwość VFO podać bezpośrednio na scalach. I wtedy byśmy mieli kompletne radio, tylko że FM, nie? W sumie tak zrobimy, słuchajcie. Puszczę z generatora, sprawdzę, czy to będzie odbierać normalne stacje AM. Ale nie, nie będzie, bo to ma wąski filtr, że tak powiem. Wąskie pasmo. Bo ma dwa raz i ma bifo. Zapomnij, to ma dwie przemiany, słuchajcie, ten stalak. Także FM-u zwykłych radii to nie odbierze, ale za to odbierze na przykład 144, jak dobiorę kwarca tam z kawałkiem, 170, 160 taksówki, może jeszcze może nadają analog. Pozdrawiam, do następnego odcinka. Będzie jeszcze jeden odcinek z tego odbiornika. I będziemy liczyć kwarce, no. Przyciągać kwarce.